Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, giełda jest prosta, lecimy sobie z kolejnymi analizami. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, no i dzisiaj jakieś spółeczki, jeszcze nie wiem jakie, bo zajrzę w wasze komentarze, więc tutaj zobaczymy sobie co i jak. Natomiast pamiętajcie, że wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, nie należy jej tak traktować. Jest to tylko moja analiza, na podstawie której wyciągam informacje, nie wróżę itp. itd. Gram na rynku strategiami, gdybyś chciał poznać moje strategie, metodologię, to link w opisie. Lecimy sobie do komentarzy. Tomek Zup, CDP zaczęło spadać 3 dni przed premierą, a ty wiesz, czyż spadki na Sea Games na 2 miesiące przed premierą. Poziomy oporów, które kreślisz w oparciu o jakieś mityczne obszary siły i słabości, przypominają raczej czary Mary niż AT. Czary Mary, hokus pokus. Słuchajcie, no ludzie się nie znają na analizie, więc jakby tutaj wybaczam. Po prostu biorę ten komentarz. Natomiast słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, czary mary, tutaj akurat GMX włączony. No to jeżeli chodzi o czary mary, no to jest też czary mary, prawda? To jest czary mary, no i teraz ta strefa też jest czary mary, prawda? A to jest czary mary wynik. Więc to jest właśnie to, że ludzie nie wiedzą, jak z analizy technicznej wyciągać informacje, słuchajcie, i jak na tej podstawie grać. No bo nikt ich analizy jakby nie nauczy. Książka ich nie nauczy, bo w książce są głupoty zazwyczaj, albo po prostu tak przestarzałe rzeczy, że już się nie nadają do rynku, jakby, słuchajcie, który gramy po prostu, tak, w praktyce. Więc słuchajcie, jeżeli ja tutaj mam 2058, bo tutaj o to temu człowiekowi chodzi, to jeżeli mam tutaj to 2058, no to na chwilę obecną, no reakcja była tutaj korekcyjna, ja tam nie wyściłem żadnych spadków, ja tylko powiedziałem, że to jest strefa popytowa, z której tutaj mieliśmy reakcję 30%, więc to nie jest mityczna strefa, to jest strefa po prostu, na jakie zawsze wykres reaguje, czy ta 618, gdzie też mieliśmy korektę. I teraz ja tutaj nie wyściłem spadków, tylko mówiłem o tym, że nie będę się tu przyłączać, bo jest za drogo. Tutaj jakby nie wieszczę spadków, aczkolwiek mówiłem tutaj, że jeżeli tutaj ta strefa zostanie przebita, jakiekolwiek tu będą wzrosty, to dla mnie jest to nieatrakcyjne pod kątem, słuchajcie, finansowym. Więc ta osoba tutaj w ogóle nie zrozumiała, o co chodzi, ale się nie dziwię, bo takich osób jest jakby tutaj zawsze skądś te osoby się biorą. No, po prostu. Dobra, lecimy sobie dalej, słuchajcie. Zacznę sobie od końca, ok, od końca komentarzy, tak żeby te osoby, które były pierwsze, jakby nie pominąć, i tamte propozycje ewentualnie pierwsze sobie wziąć tutaj na warsztat. Dzięki dla zasięgów konkretniej na temat, dzięki również. Proponuję 3 ciekawe i przecenione spółki z GPW, Astrata, PKP Cargo, Arctic Papers, dzięki za filmy. No oczywiście wybiorę jedną, bo jakby tutaj dajcie jedną. Więc tak, możemy wziąć sobie PKP Cargo, bo to lubię. Tutaj od Przemysława możemy sobie wziąć cyfrowy Polsat, który gdzieś tam już chyba, nie wiem czy nie był. I co tutaj możemy sobie wziąć? Oprogramowanie dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Qualcomm, producent układów scalonych. Qualcomm. Vistal. Vistal, coś tutaj jeszcze fajnego jest. LNG z GPW. Pepco było parę dni temu. Z obecnie nisko w strefie i w miarę nowe. Dobra, na razie PKP Cargo sobie weźmiemy i weźmiemy sobie cyfrowy Polsat, ok? A z rzeczy, których nie znam, no to tutaj może ten producent układów scalonych, Qualcomm, ok? Dobra, to więc zaczynamy od PKP Cargo, więc wchodzimy. Wiem, że PKP Cargo, myśmy już grali na grupie, bo tam było, no właśnie, ładny clean. O, i tutaj właśnie do tej osoby, co komentuje. To też mityczne strefy i to też mityczne strefy, prawda? Jakimś cudem po dobrej analizie zawsze reagują w górę. Więc jakby to odnośnie tego jeszcze komentarza. Słuchajcie, co do PKP Cargo, wygląda to bardzo ładnie. Oczywiście mamy tutaj takiego RGR-a, no ale zasięgi RGR-a są tutaj akurat poniżej zera, więc nie możemy jakby tutaj brać pod uwagę. Myśmy to grali na PKP Cargo Go, tutaj jakby tutaj z Grupowiczem, jednym z grupy, Kubą, pozdrawiam.
To już sobie wykreślę. Słuchajcie, no i teraz zobaczmy sobie mierzenie wewnętrzne, jak to się tutaj uplasowało. Czyli co my tu możemy odczytać? 618, też mityczna strefa, z której zawsze się korekty robią. 618, słuchajcie, nadbita, więc ładnie nadbita. Dlaczego nadbita? Bo pewnie gdzieś tutaj możemy sobie zrobić jakieś mierzenie zewnętrzne, gdzie tam z tej pierwszej korekty sobie zobaczymy. No i mityczna strefa 2058. czyli słuchajcie, też ta 2058 bardzo ładnie zaliczona. Czyli ogólnie wiemy, że mierzenia zewnętrzne tutaj dla tych ruchów będą się bardziej opłacać. I teraz tak, skoro mamy to 2058 zaliczone, że tak powiem, na wykresie, czyli to jest po pierwszej takiej korekcie, która tutaj się rzuca w oczy, ta strefa 2058, plus 618, tylko tak jak mówię, tutaj 618 też była lekko nadbita, to słuchajcie, od razu pierwsza informacja płynąca z AT. Informacja, to nie jest wróżenie, ok? Wy musicie zrozumieć, że to są informacje. Informacja, przebijamy, równa się, idziemy wyżej, ok? I teraz pytanie, gdzie wyżej? Idziemy wyżej, pytanie, gdzie wyżej? Możemy sobie, jeżeli tu jest 2058 już odznaczone i 618 odznaczone, czyli zaliczone, to możemy sobie, słuchajcie, już stawiać aspirację na wybicie 2345. I teraz z 2345, jeżeli tutaj już te strefy są zaliczone, ok, możemy aspirować znowu jako informacyjnie pod, słuchajcie, następny target podażowy. I tutaj w tym przypadku brałbym pod uwagę 2710, ale nie jako zatrzymanie trendu, tylko po prostu jako pierwszy przystanek do ewentualnej realizacji take profitu. Natomiast to jest PKP i ogólnie rzecz biorąc, jak to tu wygląda falowo, jeszcze sobie zerknę na tygodniówki na chwileczkę. I ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy mieli odwrócić, słuchajcie, ten trend, na chwilkę sobie odwróćmy skalę, żeby było prościej jakby tutaj Wam zrozumieć, no to na chwilę obecną mieliśmy tak, mieliśmy pierwszą falę, głębokie zejście z drugiej, prawda? Mamy tutaj trójkę, ok, czwórkę jakąś i jeszcze tam piąteczkę spadkową wyciągniętą mocno jakby tutaj w dół. Czyli cykl, że tak powiem, spadkowy mógł się tutaj już spokojnie zakończyć. Czyli ten dołek tutaj, tutaj też jeszcze mieliśmy głębokie zejście, w ogóle głębokie zejście. Ten, o, może jeszcze sobie tutaj falowo to rozpiszemy. 1, 2, 3. 4 i piąteczka wybijająca i teraz mamy, tutaj mieliśmy złotą strefę, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, jak sobie weźmiemy ten nasz dołeczek, to tu mamy zaliczone złotą strefę 878, 941, czyli mamy globalnie, słuchajcie, teraz mówię już o globalnie, mamy globalnie tutaj pierwszą falę, drugą, ok, i lecimy z trzecią, ok, dlatego mówię, że to może być tylko przystanek w trendzie, a nie całość. Więc lecimy z trzecią. I teraz tak, słuchajcie, dostaliśmy taki pierwszy strzał, który trwa od czerwca do maja, czyli, czekajcie, tutaj wystartowaliśmy w lipcu 22, no to rok czasu, ok. I dla tego rocznego jakby tutaj kolejną dostajemy korektę teraz, z tej strefy, która tutaj jest. I teraz słuchajcie, z tym PKP Cargo, mierzymy sobie na chwilę obecną, tą korektę pierwszą, która jest w tym impulsie, ok? Czyli ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, mamy zaliczenie tej korekty jako 0,9, ale nie mamy jako 0,1, więc to jest też dobry moment, jakby tutaj. Tutaj to 0,9 jak zalicza, to jest jako korekta pędząca, czyli coś niezbyt fajnego w tym przypadku. Dlaczego? Dlatego, że tu mogłaby być jeszcze jedna fala wybijająca na przykład do tego szczytu, albo po prostu kontynuacja trendu, ale jakby nie było, na tygodniówkach, słuchajcie, ta strefa jest tam jakby zaliczona, ta 0,9, co jest też ważne. I tutaj sobie biorę od dołka całe mierzenie i też mamy tutaj 38 popytową. Tutaj niżej mamy 0,5, więc od razu się ustawiam tu na 0,5. I teraz tak, dlaczego ta 0,5 jest tu niezbyt fajna? Ponieważ łamie OPDK. Tutaj mamy OPDK dla trendu, okay? Czyli to jest ten OPDK dla trendu, tego trendu, nie całego, bo tutaj trzeba rozróżnić. To, ten dołek tutaj z 20 roku, to jest nowy trend, który się będzie być może latami budował. A ten dołek tutaj z lipca, to jest lokalny trend, który może mieć większe korekty, ok? Natomiast nie
nie skreśla globalnego tego trendu, który się zaczął tutaj od tego dołka. Czyli ja tutaj uważam, że dołka już nie będzie na PKP Carbo i większego dołka nie będzie, a może tak. W związku z tym dla tego trendu, czekajcie, bo sobie skreśliłem, dla tego trendu mamy tutaj OPD, okay? W tym miejscu, ten dołek jest najważniejszy. Czyli jak tutaj byśmy się odbili, no to spokoj, gdybyśmy dalej kontynuowali ten trend. Natomiast jeżeli tutaj złamiemy, dlatego mówię, że ta 0,5 jest niezbyt bezpieczna, jeżeli tutaj złamiemy ten dołeczek, okay, to będzie świadczyć o czym? Przede wszystkim będzie świadczyć o tym, że ta fala wzrostowa się zakończyła i robimy falę 2, czyli tą lokalną, jakby tą roczną, prawda? Czyli na chwilę obecną ta pierwsza fala, nawet jak tutaj zareagujemy, ona dalej trwa. Ona jeszcze nie miała żadnej większej korekty. To jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, co na rynku robicie. Ta fala jeszcze nie miała żadnej korekty, ale gdyby tutaj przełamała tego OPD-ka, okay, czyli przełamanie tutaj, uznajemy wtedy, że jest to druga fala spadkowa. Okay, czyli dla tego lokalnego impulsu druga fala, która też może zejść nisko swoją drogą. Okay. Dlatego tutaj na PKP Cargo dwie rzeczy do obserwowania. Pierwsza rzecz, czy my tutaj z tej 38, bo tu jest też to 0,9, będziemy reagować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli spadniemy niżej, czyli wybijając tego OPD-ka, okay, to nie gramy tego jakby od razu, tylko czekamy jeszcze na falę powrotną i następne jakieś tam przetestowanie, korekty, czyli zwyczajne ABC, bo to już nie może być taka jednostkowa, chociaż tutaj też było ABC i tutaj też było ABC. Ok, jak sobie teraz jeszcze na dniówki, żeby Wam może tam bardziej to zobrazować, no to tutaj to nawet bardziej złożona była ta korekta, ale ABC w obu przypadkach było. Ok, no i na chwilę obecną tutaj na tym czymś, no moglibyśmy to uznać również za ABC, czy też to zobaczymy. To musi się ułożyć wykres. Na chwilę obecną jest strefa, więc można by to było teoretycznie uznać za ABC. Natomiast jeżeli przebije tą strefę i dojdzie do niżej, to traktujemy to tylko jako A i czekamy po prostu na B, na impuls B, bo to już będzie ta większa korekta. Więc to, co ja bym tutaj mógł rozegrać, to po pierwsze, pierwsza rzecz. Jeżeli z tej strefy będziemy reagować, czyli z tej 38, którą tutaj mamy, okay, będziemy reagować w górę, to jest miejsce swingu. Czyli tutaj jakby nie gramy, chociaż można tę strefę też rozegrać, ja sobie jeszcze ją zmierzę. Tylko to, czy można? No można w sumie, można by było. Tylko że to, co mi się nie podoba, to, że ten ruch się tutaj na 2058 zakończył, czyli może być ta głębsza korekta z przełamaniem OPD-ka. Gdyby ktoś chciał, no to jeszcze z tej strefy można byłoby to rozegrać. Sprawdzam sobie, jaki tu jest procent. 3,93, no spoko nawet, ale ja tam zawsze wolę, słuchajcie, jeżeli już jesteśmy po dużym impulsie, wolę sobie poczekać na, jak tu się będzie coś budować, ok, no to wolałbym to swingiem zagrać. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ten trend się stąd odbije i tutaj zrobimy przebicie, potem jakiś pewnie powrót, no bo rynek porusza się falowo, ok, to stąd to zagrywanie, plus do tego mamy tutaj informację, że jeżeli będziemy się stąd budować w górę i to przebijemy drugi raz, znaczy pierwszy raz przebijemy, bo pierwszym razem to żeśmy to zareagowali spadkami, to już mamy pełen komfort psychiczny, bo lecimy sobie na wybicie tego szczytu, ok, czy wy to rozumiecie? Myślę, że tak. Więc tutaj jest do samego tego to jest 18%, a jeżeli by to traktować swingiem, to jest procent 36, a do take profitu 27,10 to jest 56,79%, czyli bardzo spoko. Słuchajcie, bardzo fajnie ta spółka wygląda pod kątem tam fundamentalnym, też się tam interesowałem tym, no to tam będą przynosić jakieś dochody. Jakieś tam dochody z tego będą. Czekajcie, sobie wymazałem strefę. Kwestia teraz tylko tego, żeby na tej korekcie ewentualnie znaleźć sobie przyłączenie. Jeżeli chcecie, możemy to zaktualizować. Natomiast takie pierwsze przyłączenie widziałbym dopiero tutaj swingiem 17,28, ale też trzeba uważać na tym pierwszej próby swingu. Dlaczego? Dlatego, że to jest ta, może być fala A, a tu może być fala B i potem jeszcze zrobimy to C przebijające OPD-ka, ale już
że tak powiem, odbębnione to ABC jest i możemy po przełamaniu PDK się zacząć budować. Mogę Was poprowadzić, jak chcecie, przez to PKP. Ogólnie napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym Was poprowadził tutaj z tradem, jeżeli chodzi o PKP. Na chwilę obecną to, jakbym mógł tutaj zagrać to, chociaż ja to gram, bo PKP już od dawna gram, to słuchajcie, pierwsza trójka, pierwsza korekta i otwarcie pozycji swing. Ok, tak bym to rozgrywał. Natomiast tak jak mówię, mogę to aktualizować. Jesteśmy obecnie w strefie popytowej, natomiast jest szansa na przełamanie tego OPDK, czyli na taką dużą korektę lokalnie dla tego trendu. Ok, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, to będziemy sobie zawsze na odcineczku to analizować. No i tutaj niestety trzeba się ustawić, że jeden stop loss może nas to kosztować, ok? Czyli jednego stop lossa taka pierwsza próba może nas kosztować, jeżeli ktoś chciałby to po prostu przytradować pod te 56%, ok? To taki jeden stop loss na pewno by tutaj mógł być, no bo rynek porusza się falowo, więc w swingu zazwyczaj ten 1-2 stop lossy na początku są. No ale też trzeba zobaczyć, czy to się będzie budować tylko w trójkę. Więc tak jak mówię, mogę to poprowadzić tutaj na kanale, nie ma, słuchajcie, problemu. Przechodzimy sobie do Polsat. Polsat. Cyfrowy Polsat. Cyfrowy. Ja to mam w strategii też Polsat. Tylko czekajcie, ja sobie może tutaj wyjadę na wykres. Cyfrowy Polsat, gdzieś tu miałem, to jest chyba CPS, jak się nie mylę. No bo cyfrowy Polsat to jest okazja, CPS dokładnie. Cyfrowy Polsat to tak, to jest okazja. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, wcześniej tutaj była taka złota strefa, czyli to też, to słuchajcie, zobaczcie. Impuls, prawda, i to głębokie zajście. No i z tej złotej strefy się odbiliśmy fajnie na początku, to było w 20 marcu 23 tego roku. Odbiliśmy się na jakieś tam 15%, ale kontynuujemy dalej trend. Ok, czyli ogólnie rzecz biorąc, fajnie by odbiło ze złotej strefy. Była szansa na zbudowanie się fajnego trendu. Ten trend się nie zbudował. Dodatkowo była szansa na co tutaj? Na fajnego, słuchajcie, ORGR-a. Ok, czyli fajne wybicie w górę. To była szansa. Natomiast już tej szansy nie ma, bo tutaj, tak jak mówię, stąd ładnie ruszyło, ale coś się stanęło, prawda? Coś tam się stanęło niedobrego. I teraz nam się zaczęła tutaj taka, słuchajcie, formacja jakby trójkąta z taką równą podstawą, ok? Czyli tak naprawdę trzeba by sobie to już przenieść w ten sposób. I teraz słuchajcie, bo tu jest bardzo konkretnie, że tak powiem, na tym cyfrowym Polsacie. Jedno, co tutaj na pewno widać, to to, że trend zaczął słabnąć, osłabł po prostu, czyli tego trendu spadkowego już tu jest niewiele, ok? Tego trendu spadkowego jest tu już niewiele. Ja sobie jeszcze, słuchajcie, pomierzę tylko jedną rzecz, czyli ogólnie rzecz biorąc to mierzenie. A właśnie, tu jest jeszcze 1,618, ale już stąd reagowaliśmy z 1,272 do góry, więc ja sobie jeszcze tutaj zrobię to mierzenie, czyli ogólnie rzecz biorąc to 1,272 jako strefa popytowa. Stąd bym chciał to rozegrać ewentualnie na cyfrowym Polsacie. Tylko jeszcze sobie zobaczę na tygodniówkach. Aha, to są te minima historyczne, dobra. To są te minima historyczne, w których cyfrowy Polsat był w grudniu 2011 roku. Dobra, to wiemy tutaj, że ta strefa byłaby strefą popytową, ale jeszcze i tak trzeba by to było gdzieś tam doprecyzować. Ja sobie już przełączę na dniówki. Jeszcze sobie zmierzę po tym dołeczku, też tutaj ostatnim. No dużo tych stref. Tak naprawdę pytanie. Ja zawsze robię tak, słuchajcie, że jeżeli wcześniejszy impuls, czyli ten impuls, nie było reakcji jeszcze na 1,272, to cały czas biorę pod uwagę ten impuls, czyli tu jeszcze nie zostało to wypełnione. Czyli na chwilę obecną dla mnie strefą popytową jest tu 14 zł, ale to też mało ważne, słuchajcie, gdyż mamy tutaj taki ten trójkąt i ten ruch się zacieśnia, prawda? Co to oznacza na rynku? To oznacza, że nawet czasem takie zauważycie ruchy, okay, że się zacieśniają, to oznacza, że tu będzie boom, czyli wybuchnie w powietrze
że tak powiem, w którąś ze stron. Tu akurat jest nieważne w którą, bo w każdą stronę, jaki ten ruch by się nie odbył, w każdą stronę można sobie przyszykować plan na rozegranie. Tak, jeżeli będzie to spadek, no to strefę popytową można sobie rozegrać, wziąć pod uwagę do zagrania. Jeżeli to będzie boom w górę, no to można sobie swingiem to rozegrać, no bo tu się nie gra w stref wewnątrz, prawda? Czy ogólnie rzecz biorąc, tutaj wewnątrz nic nie gramy. Patrząc ostatniówki, momentum swingu w tym ruchu zacieśniającym się jest 18.30, czyli ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie, pierwszy impuls, po tym dołku mówię, pierwszy impuls, zjechanie, no i co? Na razie kontynuacja jakby korekty tej, która tutaj miała od szczytu, ok? Więc tu jest budowanie się pod trójkę, czyli pod wyższy poziom. Więc tutaj to 16.830 mogłoby być jako ten plan, jak gdyby miał cyfrowy pulsat wystrzelić jednak w górę. Gdyby miał jednak wystrzelić w dół, to tu bym się interesował na 14.405, ale powtarzam, na ten moment. Może by się coś zmieniło, natomiast tą główną strefę bym tutaj rozgrywał na początku też swingiem, ale też w strategii, tutaj ja się poruszam strategią, no w tym przypadku, jeżeli chodzi o swingi D1, czyli swingi rozgrywam i zabezpieczam na interwale D1 według metodologii, według poduszki stop-lossowej. Troszkę tam złożone to jest, ale jakby jest bardzo bezpieczne. Więc tutaj do rozegrania jest to też fajne, natomiast to, co nie fajne jest, to ten ruch boczny. Więc tutaj nie ma sensu tego rozgrywać, chyba że ktoś chciałby, nie wiem, akumulować po dłuższy termin, może byłoby to spoko. Patrzyłem też fundamentalnie, więc no ta grupa jest duża ogólnie rzecz biorąc, więc też nie za bardzo rozumiem, skąd ta cena tak niska, skoro to jest dobra, słuchajcie, spółka moim zdaniem, która będzie generować jeszcze fajne przychody i dochody. No ale okej. Fajna bessa, fajne zatrzymanie. Może to jest tutaj ładna tutaj akumulacja pod późniejszą dystrybucję. Okej, ale to już jest taka moja spekulacja. Więc cyfrowy pulsat, słuchajcie, rozgrywałbym swingiem. Tu bym się nie brał w tym obszarze za granie na cyfrowym pulsacie, bo tak jak mówię, istnieje to ryzyko tego boom, prawda? Tego boom istnieje ryzyko, że no, wejście tutaj może się okazać jeszcze spadkiem, to jest 10%, no co prawda niedużym, ale mimo wszystko, więc jeżeli chodzi o trading, bo oczywiście w strategii powiedzmy tej hapy, którą ja gram, to nie ma znaczenia tak naprawdę, tylko te większe strefy mają znaczenie, taka jak na przykład ta strefa, więc tutaj 16.830, 14.405, z tego miejsca bym zaczynał, jeżeli w końcu by to się wybuchło, określiło. Dobra, słuchajcie, troszkę nam tutaj zeszło czasu, więc resztę spółeczek sobie zostawię na później. Tak jeszcze patrzę na te wasze spółeczki, czyli PKP Cargo, napiszcie, czy byśmy mogli poprowadzić. Cyfrowy Polsat, no to już wszystko wiadomo. Tu już nie zdążę, bo to też troszkę zajmuje Qualcomm. Z wyrazami szacunku, ok. W poprzednim roku zamknęło się bardzo dużo składów z węglem, gdyż zakup towaru przez skład był możliwy tylko po zawyżonych cenach, co sprawiło ryzyko, że będzie problem z jego odsprzedażą, jeśli ceny hurtowe nagle spadną i konkurencja będzie sprzedawać węgiel zakupiony już po niższych cenach. To tak odnosząc się do kupowania na szczycie. No. W takich wypadkach ok. BTI też tutaj ten Qualcomm. Dobra, to sobie zapiszę, słuchajcie, na pewno. PKN Orlen to tam aktualizowałem, Grupa Azoty też jest analiza. To na pewno ten Qualcomm się przyjrzę. Energa. To też można się przyjrzeć. I zobaczymy sobie, co tam jeszcze mamy. I coś może z rynku amerykańskiego. Dobra, to coś wybiorę z tych komentarzy, ok? CD Projekt, no to też był, mówi ten Madmint. Dobra, to coś tu jeszcze wybiorę. Jakbyście coś, o właśnie, z rynku amerykańskiego, taką poważną, stabilną spółkę, fajną, jakbyście mieli, no to podrzućcie jako pomysł. Na chwilę obecną to tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia.